Witam Was serdecznie. Dzisiejsze wideo będzie troszkę inne niż wszystkie, delikatnie odmieniona tematyka, chociaż nadal siedzimy w gałęzi technologicznej, ale nie będziemy rozmawiać dzisiaj o komputerach, a o zegarkach, konkretnie Casio F91W. A dlaczego akurat zegarki? No zegarmistrzostwo to jedna z moich pasji od dawna, chociaż ostatnio bardzo zaniedbana, ale tak po troszeczku ją odświeżam, wracam do tej pasji i chciałbym się z Wami tym podzielić. No a w związku z tym, że jakby nie było zaczynam od nowa, stwierdziłem, że na początek, na pierwszy ogień nie może iść nic innego jak Casio F91W, czyli najtańszy klasyczny zegarek, idealny początek każdej kolekcji. Niektórzy prawdopodobnie powiedzą tutaj Casio, gówniany kawałek azjatyckiej elektroniki, gdzie tutaj klasyka i zegarmistrzostwo, o którym mówisz? Otóż już tłumaczę. Historia firmy sięga aż 1946 roku, kiedy to pan Tadao Casio otworzył ją w Tokio. Co ciekawe, pierwszym produktem wypuszczonym na rynek przez jego przedsiębiorstwo nie były wcale zegarki, elektronika czy nic z tych rzeczy, a fifka do palenia papierosów w formie obrączki na palec, tak zwana Yubiwa. Możecie to sprawdzić, nie ściemniam. Natomiast w 1957 roku firma Casio wypuściła na świat pierwszy w pełni elektroniczny kalkulator. No i od tego wszystko się zaczęło. Lata 80. to największa ekspansja firmy, związana z rozkwitem domowej elektroniki, takiej jak keyboardy, komputery, telefony, kamery oraz zegarki. W 83 roku miał na przykład swój debiut klasyczny G-Shock, chociaż ten oczywiście nie jest klasyczny, a w 91 omawiany dzisiaj Casio F91W. No i to tyle słowem wstępu, zmieniamy teraz perspektywę i obejrzymy sobie zegarek z bliska. Zacznijmy od podstawowych funkcji. Mamy tutaj 24-godzinny czas lub 12-godzinny, no, w ten sposób. Mamy wskazanie dnia tygodnia oraz dnia kalendarzowego. Mamy pojedynczy alarm. Mamy stoper z dokładnością do setnej sekundy. Może on odmierzać czas do godziny bez jednej setnej sekundy, tak? 59 minut, 59 sekund i 59 setnych. Ma on również funkcję okrążenia. No, w ten sposób. Pyk i pyk, jak widać. Tutaj jest reset. Przy okazji widzieliście, że włącza się światełko. Tak, nie widać go teraz, bo jest za jasno, ale pokażę Wam je później. No i mamy jeszcze tutaj możliwość ustawienia czasu. Tutaj możemy również ustawić piknięcie co godzinę. No i to tyle z funkcji. Więcej nic nie ma w naszym zegarku. Tutaj, jak widzicie, jest napisane WR Water Resist, czyli mamy odporność na wodę. Jest to co prawda tylko 30 metrów, więc nie idziemy z nim pływać, nie idziemy z nim pod prysznic. Jest to odporność tylko na zachlapania. Z tyłu, tutaj pod deklem, jest dosyć ładna uszczelka, ale nie uszczelniane są w ogóle przyciski. Więc, tak jak mówię, nie idziemy z zegarkiem do wody. A w ogóle z tego co pamiętam, to mój oryginalny pierwszy zegarek Casio, który miałem tam w latach 90. zniszczyłem właśnie idąc z nim na basen. Niestety woda dostała się do środka, zaparował, no i było po zegarku. Co dalej? Bateria w tym zegareczku wytrzymuje 7 do 10 lat nawet, także całkiem spoko. Przeżyje najprawdopodobniej pasek, ale nie przeżyje obudowy. Obudowy są na tyle wytrzymałe, że dają radę przeżyć baterię 10-letnią. Jest to zegarek z mechanizmem kwarcowym, oczywiście dokładność utrzymuje w okolicach 30 sekund na miesiąc, czyli naprawdę dobrze. Pasek z tworzywa sztucznego wydaje się być troszkę tańszy niż ten z lat 90., chociaż w latach 90. mógł on mi się wydawać bardziej porządny z racji tego, że miałem 7 lat. I sam napis Casio sprawiał, że wydawało mi się, że jest to najlepszy zegarek na świecie. No ale w każdym razie, moim zdaniem pasek jest odrobinę gorszej jakości. Miejmy nadzieję, że zegarek sam nie jest. Teraz tak, żeby sprawdzić oryginalność tego zegarka, można przycisnąć ten przycisk na 5 sekund i ma się pojawić tutaj napis Casio. Ponadto drugim sposobem jest wciśnięcie wszystkich przycisków naraz. Wtedy o właśnie ma się wyświetlić wszystko, co jest możliwe na wyświetlaczu. I wówczas co trzeba zrobić, żeby się tego pozbyć? Nacisnąć cokolwiek, ok, tak jak w ten sposób. Nie wiem, w sumie wydaje się ta funkcja dosyć łatwa do zhakowania.
No ale podobno jest to oznaka oryginalności. Albo można po prostu nie kupować tych zegarków za 15 czy 20 zł od byle kogo na Allegro, tylko od autoryzowanego sprzedawcy powinien kosztować 40 zł, nie więcej. I mamy wówczas pewność, że jest to oryginalny zegarek. Wizualnie dla mnie jest po prostu przepiękny. Oczywiście wiadomo, że tutaj dużą rolę pełni nostalgia. No jak patrzę na te niebieskie linie, te czerwone wykończenia i złotą czcionkę tutaj, no to przypominają mi się lata 90. Mocno bardzo do mnie to przemawia. Prostota kształtu w połączeniu z tymi kolorami. Dla mnie to jest naprawdę świetny zegarek wizualnie. Chociaż jest bardzo malutki na nadgarstku, zaraz Wam to pokażę. Zapamiętałem go jako większy zegarek, no ale też wiadomo, miałem mniejszy nadgarstek. Inaczej siedział na ręce. Za moment Wam to pokażę. Jeszcze odnośnie paska, zwróćcie uwagę, że mamy możliwość wyjęcia, to znaczy oczywiście w każdym zegarku jest możliwość wyjęcia paska, ale tutaj mamy ułatwienie takie w postaci dziurek w łapach, więc nie powinno być z tym problemu. Jeszcze dodam, że tak, baterie możemy wymienić sami właściwie, ponieważ są tutaj śrubki, jeżeli mamy odpowiedni śrubokręt, możemy sami wymienić baterie. Ja tego nie zalecam, kiedyś w klasycznym zegarku Casio typu DataBank, czyli tym z kalkulatorem, właśnie sam próbowałem sobie wymienić baterie i niestety zrobiłem zwarcie. No i taki zegarek klasyczny, który teraz byłby wart sporo, a poza tym po prostu byłby fajny, niestety poszedł na śmietnik. No i tak jak widzicie, dekiel ze stali nierdzewnej i wracamy naprzód. Zaraz Wam podam wymiary. Przygotowałem się i mam... O proszę, właśnie dał nam znać, że jest już godzina 14. Mam tutaj suwmiarkę, którą obkleiłem taśmą, żeby nie porysowała mi zegarka. No i tak. Rozmiary od łapy do łapy 38 mm, tak jak widzicie. Średnica z przyciskami 36. Przy pasku 22, ale czy 23 nawet, ale nie dajcie się zwieść. Zwróćcie uwagę, że gdybyście chcieli sobie zmienić pasek, to trzeba brać pod uwagę mniejszy rozmiar, tak jak tutaj widać, wchodzi 18, czy nawet troszkę mniej. No ale 18 tutaj trzeba kupować pod ten zegarek. I zaraz będziemy wymieniać ten paseczek. Przygotowałem sobie tutaj taki ładny pasek na to. Aha, jeszcze Wam pokażę grubość zegarka. Muszę nad tym autofokusem popracować, przepraszam Was za to. Grubość mamy, proszę bardzo, 9 mm niecało. Zaraz Wam go pokażę na ręce. W każdym razie przygotowałem sobie tutaj ładny pasek na to, żeby pokazać Wam, jak można ten zegarek troszkę uatrakcyjnić, ale pokażę Wam jeszcze, jak wygląda na ręce w tym oryginalnym pasku. Zoom out. Zdejmę tylko mojego G-Shocka, którego mam obecnie na ręce. Też bardzo fajny zegarek, jak widzicie, lubię zegarki Casio. No i zakładamy. Nie pamiętam, czy na pasku był ten napis Casio. Coś mi się wydaje, że nie. I wydaje mi się, że ta klamra tutaj była nie połyskliwa, tylko matowa, ale może nie pamiętam dobrze tego. No i zobaczcie. Nie mam jakiegoś super grubego nadgarstka. Nie wiem w sumie, muszę zmierzyć, podam gdzieś ten wymiar tutaj za moment, jak zmierzę, no ale zobaczcie, zegarek wygląda na naprawdę malutki, ale fajnie wygląda na ręku i zaraz Wam pokażę, co można z nim jeszcze zrobić, żeby go dodatkowo uatrakcyjnić, tak? Zakładamy ten pasek na to, który tutaj leży. No i co, a kto rozpoznaje tego gościa? Rozpoznaje go ktoś? Zaraz go sfokusujemy. Okej, okay. No dobra, no to zakładamy na to. A few moments later. No i jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, minęło troszkę czasu z tego prostego względu, że wyjęcie paska nie jest wcale takie łatwe w tym przypadku, także na pewno nie zgubicie zegarka z powodu wypadających pinów, zabezpieczających pinów, czy jak się na to mówi, piny, zatyczki, no nie wiem. W każdym razie potrzeba dosyć dużo siły do ich wyjęcia. Nie są tutaj takie tradycyjne sprężynowe zatyczki, tylko trzeba je wypchnąć. No i naprawdę bardzo dobrze trzymają. No i zobaczcie, jest zegarek na pasku NATO, nagle nabrał zabawowego wyglądu. Fajny, nie wiem, na plażę na przykład, plażowy zegarek, wygląda moim zdaniem super.
Oczywiście z paskami NATO mamy tę dowolność, że mamy naprawdę sporo opcji, jeśli chodzi o kolory, wzory i tak dalej. Możemy dać tutaj na przykład wojskowy kamuflaż. No i świetny wówczas mamy wojskowy zegarek. Ten jest taki troszkę, nie wiem, czy hipsterski, czy to jest dobre słowo. Może nie, no ale w każdym razie taki fajny, zabawowy, letni zegarek się zrobił. Pokażę Wam jeszcze z bliska. Jest naprawdę ogromna dowolność, jeśli chodzi o paski NATO. No i zegarek moim zdaniem nabiera nowego życia. Tak jak wspominałem, jest to jeden z bardziej wszechstronnych zegarków. Nie nadaje się jedynie na podróż do Stanów Zjednoczonych. Zaraz Wam powiem dlaczego. Otóż ze względu na jego dokładność oraz łatwość w dostępu do elektroniki, był on bardzo często używany jako zegarek terrorystów, czyli używany do detonacji bomb, a także zyskał złą sławę jako zegarek Al-Kaidy. Według dokumentów ujawnionych przez czasopismo The Guardian, dokumentów CIA, bardzo dużo terrorystów z właśnie tej organizacji miało podobno na rękach właśnie te zegarki jako sposób, nie wiem, synchronizacji akcji czy cokolwiek. Podobno w więzieniu Guantanamo byli przetrzymywani ludzie zatrzymani tylko za to, że mieli ten zegarek na ręku, bez żadnego innego dowodu, tylko ten zegarek był powodem zatrzymania, przesłuchiwań i tak dalej. Co ciekawe, strażnicy w tym więzieniu również mieli te zegarki na rękach w związku z ich wielce utylitarnym charakterem i wytrzymałością. Także jeśli wybieracie się do Stanów Zjednoczonych, to załóżcie może inny zegarek, ten zostawcie w domu na inną okazję. No i podsumowując, mamy tutaj świetny, klasyczny zegarek, zegar mistrzowskim rodowodem, jakby nie było. Firma Casio siedzi w zegarkach już od wielu, wielu lat. Świetny do noszenia na co dzień, tak do wytłuczenia. Za 40 zł naprawdę go nie szkoda. Można go również brać do roboty w ciężkich warunkach, gdzieś na budowę czy coś w tym stylu. Nadaje się również jako zegarek militarny, jeśli coś takiego nas interesuje. Ze względu na tę trwałość, a także niską cenę, jest to również świetna opcja jako pierwszy zegarek dla dziecka. Pamiętam, że kiedy dostałem ten zegarek i założyłem go na rękę, wydawało mi się, że jestem najbardziej kulowym dzieciakiem w piaskownicy. No i jeszcze raz, Casio F91W, ponadczasowy klasyk dla każdego i na każdą okazję. No może nie na każdą okazję, bo pod garnitur raczej się nie nadaje. No i to tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze zegarmistrzowskie wideo. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ponieważ mam jeszcze 3 kolejne przygotowane. Fajne, przynajmniej w moich oczach fajne, także mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Będę Wam udostępniał systematycznie też kolejne. Oczywiście komputerów nie porzucam, komputery cały czas będą tutaj na kanale tym dominującym tematem, ale od czasu do czasu chciałbym się tą moją pasją do zegarków również z Wami dzielić. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie, klikajcie łapki w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam jak zwykle za oglądanie i do następnego.